Spotkanie w miejscu podjazdu dla karetek przy nowej izbie przyjęć rozpoczęło się uroczyste otwarcie nowej i zmodernizowanej części szpitala w Zambrowie. Wartość tego projektu wyniosła 21 milionów 306 tysięcy złotych. Instytucja zarządzająca, czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, przyznał dofinansowanie w wysokości 16 milionów 876 tysięcy złotych, co stanowiło kwotę ponad 83% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą kwotę wydatków kwalifikowanych w wymiarze 3 milionów 274 tysięcy złotych, to jest ponad 16%, oraz wydatki niekwalifikowalne stanowiły udział własny, to jest łącznie około 4 431 tysięcy złotych. W ramach projektu Szpital wybudował od podstaw nowy budynek, w którym to mieszczą się blok operacyjny, oddział intensywnej terapii, izba przyjęć oraz nowa kaplica, pomieszczenia pracy, hotelowe lekarzy, świetlica, myjnia, łóżek, winda, pomieszczenia techniczne. Doposażono szpital w tym m.in. w pracownię rezonansu magnetycznego za kwotę ponad 5 400 000 zł, ramience za kwotę ponad 600 000 zł, stoły zabiegowe i operacyjne. Doposażono oddział intensywnej terapii. Goście honorowi, radni powiatu zambrowskiego, zwiedzili pracownię rezonansu magnetycznego oraz nowe i wyremontowane sale i gabinety lekarskie. W ramach projektu zbudowany został blok operacyjny, a także oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz izba przyjęć. Zlokalizowana została także szpitalna kaplica. Nową kaplicę uroczyście poświęcił ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Dekret pobłogosławienia nowej kaplicy pod wezwaniem świętego Łukasza w szpitalu powiatowym w Zambrowie. Na większą chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego. W 90 roku istnienia diecezji łomżyńskiej, w 3 roku pontyfikatu papieża Franciszka, w 3 roku mojego posługiwania pasterskiego w kościele łomżyńskim, dnia 5 listopada 2015 roku w czasie liturgii popołudniowej erygowałem i pobłogosławiłem według obrzędów przepisanych w księgach liturgicznych kaplicę pod wezwaniem świętego Łukasza, znajdującą się w szpitalu powiatowym w Zambrowie. W tejże kaplicy pobłogosławiłem ołtarz i tabernakulum, w którym zgodnie z kanonem 934 Kodeksu Prawa Kanonicznego zezwalam na przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Opiekę nad kaplicą zgodnie z kanonem 934 będzie sprawował kapelan szpitala, aktualnie ksiądz kanonik Jarosław Olszewski. Kaplica po obrzędzie pobłogosławienia w myśl kanonu 1224 przeznaczona będzie wyłącznie do celów sakralnych. Przeznaczenie kaplicy do użytku świeckiego nie może nastąpić bez zgody ordynariusza miejsca, to znaczy mnie albo mojego następcy. Rozbudowa szpitala przez dobudowanie bloku operacyjnego podjęta przez pana prezesa szpitala, pana magistra inżyniera Bogusława Dębskiego, wymagała zmiany miejsca usytuowania kaplicy. Pobłogosławiona dzisiaj kaplica niech będzie miejscem otuchy i pokrzepienia w cierpieniach duchowych i fizycznych tak chorym, jak i całemu personelowi szpitalnemu. Niech to miejsce dzięki łasce Ducha Świętego będzie domem błogosławieństwa i ogniskiem miłości. Niech lekarze mądrze stosują sztukę leczenia. Pielęgniarki i pielęgniarze troskliwie pełnią swoją służbę. Niech wierni, którzy tu będą przychodzić, odwiedzają Chrystusa w swoich braciach, aby chorzy, doznając pokrzepienia,
szybciej mogli powrócić do zdrowia i z radością dziękować za otrzymane dobrodziejstwo przez Chrystusa, Pana naszego. Chciałem podziękować szczególnie Panu Prezesowi, bo dzięki niemu i ta kaplica powstała, ale podjęto te prace renowacyjne i rozbudowę tego szpitala. Zawsze potrzebny jest taki motor, który jest łącznikiem. Dzięki oczywiście i urzędom marszałkowskim i dzięki starostwie Zambrowa i różnym, dzięki panu burmistrzowi, dzięki różnym osobom można było to dzieło dokonać. To dzieło wspólne pokazuje, że ludzie, jeśli razem się połączą, to można wiele zbudować, ale jeśli jest kłótnia, to by tutaj nawet 10 metrów chodnika nie zbudował. Także to uczy nas, żeby razem budować. Zakończenie rozbudowy i modernizacji szpitala było okazją do przekazania podziękowań osobom i przedstawicielom instytucji, które wsparły realizację inwestycji. Przy tej okazji gremium wyrazić wszystkim podziękowanie za pomoc dla szpitala, dla jego sprzyjania, jego rozbudowy, za różnego rodzaju dotacje, za też i tutaj tym, którzy w tej chwili nam po prostu byli wykonawcami. Główny wykonawca biedak się też schorował, miejmy nadzieję, nie z tej przyczyny, nie widzę go. Myślę, że będzie czas, żeby wszystkim asystentom Państwa tak z imienia i nazwiska podziękować. Od 15 listopada w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie rozpocznie się wykonywanie badań rezonansem magnetycznym.